Często spotykacie w sklepach polskich sery włoskie. Już z mozzarellką się zapoznaliście. Tu jest właśnie ta mozzarellka. Zaraz ją właśnie wyciągnę z tego opakowania. Specjalnie już ją otworzyłam, żebyście zobaczyli. Nagrałam na kanale filmik, jaka jest różnica między mozzarellką a burratą. Tutaj w tym opakowaniu mam burratę. W Polsce też dostaniecie burratę. Ale dzisiaj nagrywam filmik, żeby Wam pokazać, co to jest stracciatella. Tutaj jest opakowanie i tu pisze stracciatella di latte Puglie. Moim celem jest pokazanie, jaka jest różnica między właśnie tą stracciatellą a burratą. No i tutaj mozzarellka. Mozzarellkę, jak powiedziałam na początku, znacie. Mozzarellka jest mleka krowiego lub bawolego. Burrata jest też z mleka krowiego lub bawolego, ale burrata w środku jest miękka. Zaraz ją wyciągnę na talerzyk. Mozzarellka jest twarda, a zobaczcie, jak wygląda ser stracciatella. Widzicie? O, zobaczcie. O, stracciatella, to już Wam opowiem o tym serze. Stracciatella to jest taki ser, który produkuje się z mozzarellki. Mozzarellkę się bierze i nie robi się takiej twardej kuli, tylko ją się rwie na takie małe stracci. Stracci, czyli takie małe kawałki. I te małe kawałki, jak już się urwie, może przełożę na talerzyk, dobra. Sama się nagrywam, więc nie jest to tak najlepsza jakość, ale już Wam pokażę. Widzicie, tu przełożę na ten talerzyk. Zobaczcie, tu są takie małe kawałki mozzarelli. I ta mozzarella jest później, jak już jest tak porwana, jest wrzucana do śmietany. I dlatego wychodzi takie śmietankowe to. I ten ser produkuje się wyłącznie w Apulii, czyli Puglia. Puglia jest producentem tego sera, który Wam pokazałam tutaj. Nazywa się stracciatella. Jeszcze raz Wam pokażę. Tutaj piszę, przyłożę nóż, żebyście widzieli. Stracciatella. Stracciatella di latte. Czyli ser właśnie taki porwany z mleka, ale jest też zamaczany w śmietanie. Teraz otworzę Wam mozzarellkę, ale otworzę Wam burratę i zobaczycie. Czyli jednym słowem można powiedzieć, to co znajduje się w środku w burracie jest też sprzedawane normalnie tak osobno i wtedy się nazywa stracciatella, a burrata to, jak wiadomo, to jest właśnie mozzarellka, jest osłonka mozzarellki, a w środku jest mozzarellka ze śmietaną zmieszana. I taką właśnie mamy różnicę. Poczekajcie, wyciągnę to wszystko na talerzyk i przekroję. Tak to jest, jak się samemu nagrywa i nie można dobrze ustawić kamerki. Dobra, więc tak, stracciatella, tak jak już Wam powiedziałam, to jest mozzarellka poszarpana w śmietanie i to tak wygląda i są takie właśnie małe kawałki mozzarellki. Mozzarellka jest twarda, o, zobaczcie, już Wam przybliżę. I jest fajna, używamy ją, znacie, do właśnie różnych dań, jako przekąska. I między innymi w Polsce znacie jako kaprezę też. Ale można używać tej mozzarellki do pizzy czy do naszych bruschette. Teraz przełożę talerzyk i tą burratę Wam otworzę. Bo tak jak Wam powiedziałam, burrata jest w osłonie mozzarellki twardej. Natomiast w środku ma ten taki... taką mozzarellkę w śmietanie. Zobaczcie, jak ja to otwieram, jak to wygląda. Mam nadzieję, że widać, bo ja z drugiej strony nie widzę kamerki. Zobaczcie, to jest to samo, tylko to jest bez osłonki, czyli to się nazywa stracciatella di latte, burrata w osłonce mozzarellki i mozzarellka. Mam nadzieję, że ten filmik jest na tyle jasny, że już będziecie wiedzieć, jaka jest różnica. Teraz zapytacie się, z czym to się je? Zje się i z makaronem, i taką burratę możemy dodać do naszych dań mięsnych.
i tak dalej. Natomiast stracciatelle w Puglii ludzie jedzą z taką właśnie pizzą, czyli inaczej focaccia. To jest biała pizza i to jest akurat rzymska pizza, czyli focaccia rzymska, ale w Puglii mają taką grubszą. Ja akurat tej grubszej nie mam, takiej miękkiej. Ale nic nie szkodzi. Wystarczy sobie posmarować na naszą focaccię, pokroić nawet pomidorka i zjeść. O, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Ja ugryzę i powiem Wam, jak mi smakuje. Okej, momento, już Wam mówię. Bardzo pyszna. Jest lekko słonawa. Rewelacyjna. Wyczytałam na stronie włoskiej, że ten ser stracciatella w Puglii używają też do przyprawy różnych dań z rybami. Także nie wiedziałam, że do ryb coś takiego dają. Ale człowiek uczy się całe życie. Cały czas się sama nagrywam. Nie można ustawić tak kamerki, żeby było dobrze. Fajnie, że jesteście na kanale, subskrybujcie, lajkujcie. Dziękuję wszystkim za wspieranie kanału. No i polecam różne kanały. Tutaj pod tym filmikiem znajdziecie kanały, które polecam. Bardzo proszę o wsparcie tych kanałów. Już ich nie będę wymieniać teraz każdy pojedynczo, bo jest ich trochę. Życzę miłego dzionka. I co? I myślę, że będziecie kupować taką właśnie buratę w Polsce. Nie bójcie się, bo taka burata jest taka śmietankowa, taka pyszna, że nawet każdy z chęcią sobie może zjeść z chlebkiem. Albo na przykład, jeżeli dostaniecie ten ser stracciatella, to też możecie kupić, bo wystarczy sobie go posmarować, posypać szczypiorkiem, nawet położyć rzodkiewkę i zjeść z kanapką. Ciao a tutti, buona giornata!